Rok 2005. Przyjechałem tutaj na 3 miesiące. No i tak właśnie jesteśmy tutaj 9 lat później. Przez pierwsze bodajże półtora roku pracowałem w sklepie. Zacząłem się odbijać od sufitu. No i następna decyzja, żeby znaleźć coś lepszego. Znałem się trochę na dźwięku i takich rzeczach. Postanowiłem spróbować pracy jako technik. Od dźwięku do wideokonferencji. Jestem zadowolony generalnie finansowo. Nie mogę narzekać naprawdę. Jestem w stanie mieć rzeczy, które chcę mieć i jeszcze myśleć o przyszłości, o dzieciach. Mam 10-miesięcznego synka w domu. Mój syn, dopóki będzie miał kontakt z rodzicami, będzie mówił po polsku. Chciałbym nauczyć go pisać, czytać ortografii, gramatyki i wszystkiego. Zdaję sobie sprawę, że to będzie dosyć trudne zadanie. Dzieci spędzają większość dnia w szkole ze swoimi rówieśnikami. Rosną na Brytyjczyków tutaj. Chciałbym tego uniknąć, ale no, będzie to ciężkie. Będzie to dosyć ciężka sprawa. Zauważyłem, że mój polski język zaczyna się rozkładać. Jeszcze parę lat temu było to dla mnie zdumiewające, że ludzie potrafią zapomnieć ojczystego języka. No ale jak widać, może się to przytrafić. Zwłaszcza kiedy presja idzie na to, żeby nauczyć się angielskiego języka, no i żeby komunikować się tutaj po angielsku. Myślę o powrocie. Czuję się tu niewrośnięty jeszcze i zawsze tak wracam w myślach do domu na podwórko, gdzieś tam do znajomych. Zdecydowanie bym wrócił, gdybym był w stanie odnaleźć się w sytuacji tamtej. Myślę, że jest to do zrobienia, jest to ciężki orzech do zgryzienia teraz.